Okej. Okay. Ale się zdarzyli. Go double tap. Ja double touch dla Adriana. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku 1 na 2 do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy sobie z rangi Diamond 2 Dywizja 2. W ostatnim meczu skończyliśmy placementy, więc myślę, że się zaczyna już coraz ciekawszy etap serii. No, myślę, że mogą się pojawić pierwsze problemy w dzisiejszym odcinku, ale oczywiście zobaczymy. Przeciwnicy z konsoli na start, znowu nie mamy białego auta. Nie wiem od czego to zależy, no ale dobra, już nie będę na to narzekał. Przeciwnicy chyba nie są z Europy, albo są... Po prostu mają słabego neta. Ciężko powiedzieć, a mniejsza z tym. I tak musimy wygrać. Mamy swoje do zrobienia. Okej, ono nas strasznie szybko koni. Ja to sobie przejmę. Jakieś 50, dokładnie, wygrywamy i strzelamy bramkę. Tutaj ładnie nas zaatakował od tyłu, ale udało mi się jeszcze to jakoś wybrnąć. Strzeliliśmy ostatecznie gola. Prawie Adi dostał piłką. Na szczęście ostatecznie nie dostał, przez co nie ma kontaktu. Calculated? Chyba? O! Co to się dzieje? Jaki save? Co ja odwalam? Dobra, przynajmniej będzie coś ciekawego. Jeszcze demo dostałem, ale ta interwencja była no nieziemska. Śmieszne, że to jeszcze zdążyłem obronić. Jakby nie to, że była ta interwencja potrzebna przez mój potężny wylew. To była fajna, ale już powoli zaczynają się problemy, to w sensie no, na razie wynik jest korzystny, ale widzę, że przeciwnicy już coraz bardziej ogarniają. Zresztą nawet Dingo jest grane, czerwone z białymi zombami. Przeciwnicy już coraz bardziej ogarniają i coraz bardziej będę się musiał skupiać, żeby nie zacząć przegrywać regularnie. Oła, dostałem strzała. Pojedyncze umiejętności przeciwników pewnie już nie będą takie złe na takim niskim poziomie, ale kwestia tego, że nie będą po pierwsze przygotowani na te rzeczy, co ja robię, po drugie pewnie nie będą do końca ze sobą zgrani, to jest moja szansa w tej serii. Muszę to naprawdę bardzo szybko wykorzystywać, w sensie bardzo szybko, bardzo mocno wykorzystywać. Okej, tutaj podbita. Ciekawe, czy... O, spanikowali. Ja strzelę na 4 do 0. Trochę bardziej trochę herduję. Teoretycznie jest większa różnica w wyniku niż w poprzednich odcinkach, ale to jest przez to, że w sumie zacząłem trochę hardować mega, bo się zacząłem obawiać, że faktycznie mógłbym to przegrać. Ale widzę, że przeciwnik już opuścił spotkanie i wygrywamy pierwszy mecz. Także trudniejsi rywale, ale lepszy wynik. Drugi mecz, ponownie konsolowcy. Znaczy ponownie, wydaje mi się, że ci poprzedni byli z konsoli, ale teraz nie jestem w sumie przekonany. Mam nadzieję, że nie było, a nie że gadam głupoty. Dobra, mniejsza, zniszczmy ich. Oni double commit. Double commitują. Ja dobrze jakbym to strzelił, bo niewykorzystywanie openów może się potem zrobić bardzo nieprzyjemne, ale udało się strzelić, trochę źle to przyjąłem. Ostatecznie weszło, więc w sumie nie ma tematu, ale muszę coraz bardziej na to zwracać uwagę, bo już jesteśmy pewnie blisko czempiona. I tutaj niewykorzystywanie naszych okazji, niewykorzystywanie openów może być naprawdę tragiczne w skutkach. Go double tap. Nie no, Adrian i dalej jego challenge. Dobra, polecimy na dubla, jak nam Adi rozkazuje, w sensie rozkazuje, no wiadomo o co chodzi. Zniszczymy go. Dobra, zniszczmy go. No dajcie nam piłę, serio, chcę zrobić tego dubla, co Adi nam nakazał. Dobra, mamy boosta. Dajcie nam piłę na dubla, no. Dla Adriana i dla widza musi być double. Ej, naprawdę, ci przeciwnicy już nie są źli. Co by o nich nie gadać, to już nie są tragiczni. Dobra, gościu dostał strzała, dostanie jeszcze demo. Dobrze, że ja na ten moment nie dostaję demo, bo to by się mogło gorzej skończyć. Adi wyszedł, także nie... Nie wiem, double tap dla Adiego w momencie, kiedy go nie ma. Może nie jest najlepszy pomysł, więc strzelmy normalną bramę. Czuję, że to może wejść. Dobra, nie wejdzie jednak. Walmy w lewą ściankę. Proszę, nie w bramkę. W bramkę! To totalnie weszło. Okej, okay, nie udało się zrobić na razie double, ale ja dalej będę walczył, żeby tutaj zadowolić Adriana. Pięknym, soczystym double touchem. Mam nadzieję, że przez to nie przegramy spotkania. Już... Proszę. Nie no, trafił w piłę. No co to się dzieje? Może się zdążymy cofnąć jeszcze. Miło by było. Okej, okay, udało się obronić. Nie, dobra, wywalony mam w tego double. Jak będzie okazja, to strzelę. Polecę na double, ale nie mainuję tego już, bo serio, zaraz przegramy spotkanie. Będzie setup na double, nie będzie setupa na double. Nie no, intensywnie się robi, naprawdę, fajnie w sumie. W sumie o to chodzi w tej serii, żeby nie było łatwo. Więc w sumie jest gituwa. Ja double touch dla Adriana. No nie trafiłem, niesamowite. Już miałem tak dobrą piłę nastawioną. Przepraszam cię, Adi, jak oglądasz. Starałem się.
ale że jakby walnęli do passplaya na mnie, to by było smutno. Okej, tak czy inaczej, strzelmy Ariala. Albo nie strzelimy, bo to obronił naprawdę dobrze. Fajnie to skontrolowałem, że się w ogóle spodziewał, że coś takiego się da zrobić. Dobra, strzelmy jakiegokolwiek gola. Serio, zaraz przegram, już się robi nieciekawie. Okej, Fliczek, 2 do 1. Ja już dziękuję za te wszystkie double. Po prostu strzelmy gola, wygrajmy mecz i będę zadowolony, bo się zaczyna robić nieciekawie. Już nie można tak bardzo pajacować jak wcześniej. Dobra. Bałem się, że zrobię Hiszpana, ale na szczęście czegoś takiego nie było. I mamy na 3 do 1 gola. Wywalił się enemy, wywalił się przeciwnik, czyli to jest coś, co jest w zasadzie naszą przepustką do wyższych rang. Tutaj na szczęście bardzo dużo błędów się jeszcze zdarza na tym poziomie i musimy to wykorzystywać na swoją korzyść. Dobra, strzelmy na pustą. 4 do 1 będzie. Ale no w tym meczu powiem wam, że nie było łatwo, nie było łatwo. Musieliśmy przestać latać na głupie strzały i zacząć strzelać normalne gole. Może jak się nie poddadzą, to jeszcze na coś polecę, ale no dobra, poddali się. W kolejnym spotkaniu mam nadzieję, że będzie trochę łatwiej. To znaczy mam nadzieję, po prostu chciałbym strzelić jakieś ładne gole. Diament 3 wbity, w przeciwnej drużynie też już był diament 3. Nawet dywizja 3 także jest wysoko. I nie wiem, czy to nie jest mecz o czempiona. Fajnie, jakby się udało wbić 1v2 czempiona bez porażki. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Przeciwnik się wygrzmocił totalnie, ale ja nie jechałem do kick-offa, przez co to im wyszło na dobre. Chyba jeszcze nie ogarnęli, co się dzieje. Te takie pierwsze sekundy to wiadomo, że się nikt nie spodziewa, że gra 1v2, więc trochę się obawiałem tego Adriana przez pierwsze sekundy gry. Dobrze, że mnie nie zdemował, bo by była lipa. Tak. No i dobra, ja tu polecę. Może wejdzie gol? To nie weszło. Niesamowite są te interwencje niektóre. I tracimy gola z kontry? Nie wierzę, że nas porobił w ten sposób, co to się stało? Ziomkowi wyszło coś takiego jeszcze. W sensie nie było to jakieś turbo dobre. A, nieważne. Dajcie mi żyć, musimy się za to zemścić. W sumie na czempionie to już znam paru freestylerów umiejętnych mechanicznie. Jeszcze nie, no dobra, nie, musi lecieć pełny tryhard, to przegram. To jest mecz o czempiona. Ja tu się jak nie skupię, to serio mogę przegrać. Okej, okay. Ale się zdarzyli, zbejtowani. Nie mamy boosta, ale nie potrzebujemy? Dobra, nie potrzebujemy, 1 do 1. Robi się nieciekawie, myślę, że na tych rankach już można powoli praktycznie nic nie wycinać, czy tam bardzo mało wycinać z tego, co się dzieje na boisku. No bo, nie ukrywając, to już jest ciekawie przez cały czas w sumie. Tutaj każda chwila ma duże znaczenie na ostateczny wynik w spotkaniu. Okej. Zdemowaliśmy go. Kopnę szybko, nie trafiłem. Adi nawet nas taksikuje, że było blisko. Nie no, najgorzej. Ale muszę wykańczać openy, bo się to źle skończy. Nie wiem, ten Lossy? Ten z Octane'em malowanym na czarno jest naprawdę solidny mechanicznie. Nie wiem, możliwe, że to jest po prostu party dwóch znajomych, że jeden ma jedną rangę, drugi drugą. Ale ten Lossy już naprawdę gra tak, że może nam zagrozić. Dlatego muszę się skupić już totalnie. Okej, okay. Wznowienie teoretycznie przegrane, ale mam wszystkie boosty świata i piłkę. Mimo, że po naszej stronie to nie mam co narzekać. On to podbija. No nie, dobra, piłka jest nie w bramce. To też nie będzie w bramce i mam nadzieję, że będzie na kontrataku. Okej, nie zdążę. Najgorzej. Znowu marnuję openy, tak nie może być. Dobra, kopnijmy, zbierzmy przyspieszenie. Tutaj to wybijamy. I strzelamy? Czy nie? Dobra, nie strzelamy, ale na szczęście boosta Ziemek nie zgarnął. O, mamy boosta, dobra, to musi być gol. 3 do 1, dobra, musi być pełne skupienie, naprawdę, nie spodziewałem się. Który jest odcinek? W sumie bardzo szybko tą rangę wbiliśmy dzięki temu, że zaczynaliśmy od placementów, a nie od brąza. Nie wiem, czy tego trzeba blurować, czy nie trzeba blurować tego czatu, ale widzimy, że przeciwnicy się na pewno wnerwiają. Chociaż mam wrażenie, że u nich w teamie też jest jeden smurfem, albo po prostu są znajomi, co jeden jest lepszy od drugiego. Zobaczę po meczu, czy mają te same rangi, bo jak mają te same rangi, to znaczy, że coś jest na rzeczy, albo jak ma ten los i mniejszą rangę. Bo jeżeli gościu koluje od smurfa, a też gra ze smurfem w teamie, to trochę XD. W ogóle czy granie solo na dwóch to jest smurfing? Tak mnie to teraz zastanawia. To bardziej na psychę wjeżdża, że przegrywają starając się, grając do jednego gościa, takie mam wrażenie. Że to nawet bardziej wjeżdża na psychę niż po prostu cokolwiek innego. Bo nie wiem, ja bym się giga źle czuł, jakbym przegrał grając na gościa, co ciśnie solo. Ale...
A, szkoda. Bardzo ładne by to mogło być. Ale nie mamy czempiona, to co? Zagramy jeszcze jeden meczek w tym odcinku, żeby spróbować wbić czempiona? Ostatnie spotkanie w odcinku, prawdopodobnie mecz o czempiona. Zobaczymy, czy się uda wygrać. Fajnie by było, tak jak mówiłem, wbicie czempiona solo na dwóch bez porażki. To jest na pewno coś, co chciałbym zobaczyć. Czym on w ogóle jeździ? Czy to jest jakieś to nowe auto Bonda? Co to jest? Muszę się przyjrzeć. Chyba nowy Autobonda. To jest jakiś Twitch TV w ogóle streamer, więc jest mniejsza szansa, że będzie się toksikowali, bo im będzie zależało na tym, żeby na ich streamie tego nie było. Ale ciekawy kontencik. Nie wiem, czy teraz są na żywo. Adi to pewnie zaraz zweryfikuje, o ile go znam dobrze. Chyba, że nie zauważy, że jest Twitch TV w niku. Ale śmiesznie, jeżeli by miał streama i tutaj content grani 1v2. Dobra. Może zdążymy? Tak jest, 2-0, fajne uderzenie. Wbrew pozorom, w miarę mocno poleciała ta piłka. No 96 na godzinę. Go Musty Flick. Adrian znowu tutaj z challenge'ami wjeżdża na psychę. Ale spróbujemy. Oni nam oddają piłę. Chciałem na Musty'ego polecieć. Takiego szybkiego. Niestety przeciwnicy nas zchase'owali. Nie, no tam naprawdę chyba ten jeden był smurfem, jeszcze się pruli. No ten Losi, czy jakoś tak, nie pamiętam już nikogo dokładnie, naprawdę robił robotę. A w tym spotkaniu już przeciwnicy są zdecydowanie słabsi, takie mam wrażenie. Że w tamtym meczu ten jeden zwłaszcza naprawdę dobrze grał. Jak co najmniej champion. W sensie co najmniej champion, no po prostu jak jakiś champion prawdopodobnie. No może był mocny mechanicznie, a słaby we wszystko generalnie. A to ciężko ocenić w sumie, grając 1v2 to jest rozgrywka zupełnie inna, ale na pewno jeżeli chodzi o szybkość gry i tak dalej. Rank, dobra, ja nie odpisuję, czuję, że Adi zaraz coś napisze. Oj, no wiedziałem, że coś napisze. Wiedziałem, że Adi coś napisze. Czy to jest koniec odcinka? Mam nadzieję, że tak. Jedynie... curryservice.com. Dobra, okej, okay, wygrywamy, wbiliśmy czempiona, także jest sukces. Adi tutaj się dalej wypisuje z przeciwnikami, którzy oczywiście opuścili, ale mamy czempiona. Oczywiście nie mamy porażki jeszcze w tej serii, ja to oczywiście pokażę. Ale czemu powtarzam tyle razy, oczywiście. Generalnie pokażę wam. I znowu przywróciło się nasze białe auto. Niesamowity jest ten bucket match. Coś jest zbugowanego, wchodźmy w te statystyki. 100% wygranych, dalej utrzymujemy naszą passę, zobaczymy jak długo to będzie trwało. Ja wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam oczywiście do dania subskrypcji oraz lajka. I to by było na tyle. Elo, elo.